Hej, Rebiata! Pamiętacie ostatnio, jak grałem piosenkę o kusolach? Obiecywałem wam, że zagram wam coś jeszcze i że będę próbował swoich sił na fortepianie, pianinie czy takim wynalazku. Mam sąsiada, jednego z najwybitniejszych artystów, muzykologów i antropologów sztuki w Polsce, doktora Michała Piekarskiego. Człowiek przepięknie gra na fortepianie, przepięknie gra na pianinie, czasami słyszę. Wydawca książek o przedwojennej kulturze polskiej muzyki. Tutaj właśnie. O Chopinie, o uczniach Chopina. Ogólnie jest to międzynarodowa sława. Młody chłopak, czy młody, no, młodszy ode mnie chłopak, wybitnie utalentowany, wybitny mózg. Ale o co chodzi? Po prostu jako sąsiad zadałem pytanie, mówię: słuchaj, ile czasu ja potrzebuję, znaczy nie ja, ile czasu potrzebuje człowiek, bo ja mu nie mówiłem, że żeby nauczył się grać z nut. Tak, zapomniałem go zapytać, ile czasu potrzebuje człowiek, żeby zagrać ze słuchu, ale z nut. I on odpowiedział, że największy kretyn, który będzie poświęcał pół godziny dziennie, teraz nie powiem, pół godziny albo godzinę, nie pamiętam, bo mogę skrzywić, dziennie przez 3 lata, ale nie to, że 2 godziny dziennie, co drugi dzień, nie, codziennie pół godziny lub godzinę. Po 3 latach największy kretyn będzie grał z nut. I tak sobie pomyślałem, skoro być może jestem największym kretynem, 3 lata, pół godziny dziennie. 3 godziny, to nie jest dużo. Czy mi się chce? Chce mi się. Ale... ale nie. Nie będę na głowę nakładał sobie następnych obowiązków. Mam ich tyle, że nie. Postanowiłem zatem, być może zajęło mi to rok, może półtora, może Michał dałby mi kilka lekcji gratisowych. Michał nie pije, no to nie, jakbyśmy się dogadali. Ja też nie. I postanowiłem, że nie będę grał na pianinie, fortepianie, czy na takim pudle, który przypomina dźwięki pianina. Postanowiłem, że napiszę inaczej, że stworzę jeden utwór na pianinie, którego będę autorem tekstu i muzyki. Zatem będzie to pierwszy i mam nadzieję ostatni utwór w moim życiu, jeśli chodzi o autorstwo muzyki. Czego się nie robi dla muzyki? Ale ponieważ obiecałem wam, że jeszcze zaśpiewam piosenkę, zagram o sumiarzach, o wielkich sumiarzach, to jeszcze tą jedną piosenkę zagram, oczywiście z nie moim podkładem, no to dowiecie się z jakim, ale już jak będzie sumowy czas, lipiec, sierpień. Zapraszam was do mojego utworu. Moje słowa, słowa Piotr Kozłowski, muzyka Piotr Kozłowski i wykonanie Piotr Kozłowski. Pamiętacie Tekle z Pszczółki Mai? Wow, 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 wow. Przygotujcie się na wow, 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 wow. Ale zanim to nastąpi... O Jezusicku, jak mnie boli wszystko. Tak. Tak. O. Ah!
tak lepiej? Czy tak? Sam nie wiem. No i to jakieś lusterko by się przydało, co? Tak dziwnie leży, słuchajcie, o nie. To z przodu? Dobra, może być tak. Może ciszej muzykę nastawię, żeby było słychać mój głos. Zaczynamy. Trzy rozmiary Adolf Hitler, potop szwedzki i radziecki, nie złupiły tak mej Polski jak oprychy z czarnej teczki. Pokolenia skórnej chatki, pradziadowie, ojcy, matki, budowali naszą Polskę w swej krwawicy i łzawicy. A tu znalazł się bohater z wielkiej loży chrzczony nożem i z tabunem innych Judów okorował Polskę z cudów. Potem w cienie się wycofał, dając berło innym zbirom. Ale nic się nie zmieniło, kłaniali się Władimirom. Aż tu nagle w czarny tunel wpadły światła niby rajskie. Prezydentem został Andrzej, premierową dziewczę Dziarskie. Polskę ogarnęła wrzawa i nadzieja mocno klawa. Minął piąty roczek władzy, Andrzej nadal jest na tronie. Premierową wygryzł bankster. Jarek, słyszysz ty, masonie? Oszukali mnie kolejni, głupim dudkiem jestem nadal. Czy to Bolo, Szydło, Kaczor? Z Izraela ktoś ich nadał. Jak nie Stasi, to Sowieci, Ukraińcy, inne śmieci. Brakowało nam Azari i Danielsa z militarii. Co wam Polska uczyniła, że tak mocno ją podbicie? Od Bieruta aż po Dudę plugawicie znakomicie. Trzy rozbiory Józef Stalin, Zbir, Bandera i Bucharin. Nie zdołali nas pokonać, jeszcze żyje, musim wołać. Ej, premierze Mazowiecki, tyś jak pułkownik Szepecki. Czego Żydom nie oddałeś,
zrobi to już Morawiecki.